Wydaje się, że w centrum dzisiejszej uroczystości jest tych kilku mędrców, magów czy królów szukających nowonarodzonego króla, ale oni sami dają świadectwo czegoś zgoła innego. Szukają króla, by oddać mu hołd, pytają o niego, by oddać mu hołd, spotykają się z nowonarodzonym, by Oddać mu hołd. Ten refren wskazuje, kto jest w centrum dzisiejszej uroczystości: że jest to nowonarodzony król, który daje się poznać także tym, którzy nie należą do narodu wybranego, ale którzy są wybrani przez tego oto nowonarodzonego króla. Wielkość tych mędrców czy magów, między innymi, polega na tym, że odkryli swoją własną skalę. Odkryli, co jest ich bogactwem, co decyduje o ich wyjątkowości, ale tego nie absolutyzują. Pytają, szukają, a kiedy odkrywają prawdziwego króla, składają swoje życie u jego stóp. I to w odniesieniu do właśnie tej ludzkiej kruszynki. To, jak się do niej ustosunkowują, świadczy o ich wielkości. Myślę, że możemy pójść śladami tych mędrców, królów, i szukać swojej wielkości nie w subiektywnych opiniach czy wiedzy, ale składając swoje życie u stóp nowonarodzonego. Wtedy nabierze ono prawdziwej wielkości.